Brągnówko, miejscowość wyjątkowa na mapie gminy Chełmże. Dzisiaj gościmy tutaj z dwóch powodów. Tutaj dokładnie 8 stycznia, 159 lat temu, urodził się pierwszy wojewoda pomorski, Stefan Łaszewski. Dzisiaj jego postać, postać wielkiego patrioty, upamiętniamy tutaj akurat na terenie przepięknego, zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego tablicą pamiątkową, ufundowaną przez mieszkańców gminy Chełmża, ale także pomnik przyrody o imieniu Stefan upamiętnia postać tego wybitnego Polaka. Drugi z powodów to dzisiejsze święto samorządu terytorialnego. Dzisiaj w tym miejscu uczcimy 31 lat samorządności. To właśnie tutaj spotkają się za chwilę mieszkańcy gminy Chełmża, aby wysłuchać uroczystego koncertu polskiej muzyki klasycznej, który dedykowany jest w gminie Chełmża wszystkim lokalnym samorządowcom. Usłyszymy znane i sztandarowe utwory polskiej klasyki, takie jak Mazurki i Polonezy Fryderyka Chopina oraz kompozycje Ignacego Jana Paderewskiego. A zagra dzisiaj dla nas polska pianistka urodzona w Pekinie, pani Krystyna Mann-Liszczepańska. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 2 lat. Jako 5-latka wystąpiła na koncercie z okazji obchodów Nowego Roku Chińskiego w pekińskiej sali koncertowej. Koncertowała w Polsce, Hiszpanii, Libanie, Jordanii, Syrii, na Ukrainie, Białorusi, a także w Chinach, Hongkongu, Mongolii Wewnętrznej i Korei Południowej. Proszę Państwa, tytuły zasłużonych wręczamy na wniosek mieszkańców, też radnych. Ci, którzy z Państwa wyróżniają się pracą, aktywnością swoją, służą społeczności lokalnej, no staramy się jako władze samorządowe gminy Chełmża dostrzec, no i uhonorować tym tytułem zasłużony dla gminy Chełmża. Tak, Szanowni Państwo, w każdej społeczności są osoby, które warto wyróżniać, te osoby, które dzisiaj tutaj pan przewodniczący wyczytał. No, z okazji tej 30 samorządu naszej gminy
Ja chcę powiedzieć, że chcę bardzo podziękować takim osobom, bo nie ma samorządu, nie ma władzy bez współpracy, więc cieszę się, że ileś osób zawsze tą gminę próbuje wspierać, bo to jest wspólnota, więc to nie jest tak, że gdzieś tam jest jakiś urząd i my tam i wójt i mamy się o wszystko martwić. Martwimy się razem o tą wspólnotę, oby tylko nam tu się wszystkim dobrze żyło. Jest z nami pan przewodniczący Rady Gminy Chełmża, pan Janusz Iwański. Panie przewodniczący, jest pan długoletnim lokalnym samorządowcem. Od wielu w sumie kadencji kieruje pan Radą Gminy Chełmża. Od samego początku w sumie współtworzył pan samorząd Gminę Chełmża. Patrząc z perspektywy tych 31 lat, ale też patrząc jednocześnie w to, co jeszcze przed nami, co pan chciałby powiedzieć, przekazać mieszkańcom Gminy Chełmża, szczególnie dzisiaj, w Dniu Samorządu Terytorialnego? To fakt, że trochę życia poświęciłem samorządowi i że od początku, jak prawie przyszło mi mieszkać, żyć i działać na terenie gminy Chełmża, ale i od samego początku starałem się być czynnym, działać na rzecz Brąchnówka, Browiny, lokalnej społeczności. Powiem, że mi przyświecało zawsze takie hasło, powiem nieskromnie, bądź pierwszy albo inny. No, chciało się niejako być liderem działań różnego rodzaju i myślę, że dzięki temu, że był ten chęć do pracy, pęd, no, to udało się wiele zrobić i chciałbym młodym szczególnie powiedzieć, że warto być aktywnym, że warto w myśl tych różnych poezji, wierszy, które idei, które przedstawiali też poeci, sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga i tak dalej. Tak właśnie, kochani, trzeba robić. Nie zrażać się, że ktoś powie, że robicie karierę, że się wzbogacił. Po prostu zazdrość ludzka ma różne imię i proszę na to nie patrzeć, ale starać się być aktywnym, starać się być liderami. My, którzy już trochę stażu i lat mamy, przecież możemy tylko oddać wam niebawem te pałeczki, byście działali na rzecz naszych społeczności jeszcze bardziej, bo młodzi, jeszcze bardziej, bo większe możliwości, bo fundusze europejskie, prawda, tak ważne teraz w etapie odbudowy. Naprawdę lepsze są możliwości współpracy zagranicznej, można wyjeżdżać, a w naszych czasach tego jeszcze nie było, więc zachęcam do działania po prostu, do aktywności, do zgłaszania nawet, powiem, takich pomysłów, które, no, ktoś by powiedział, urojonych. Gdy ja chodziłem i zbierałem w latach 90. w czasie pierwszej swojej jakby kampanii wyborczej, co państwo byście chcieli, żeby było zrobione w Browinie czy w Brąchnówku? Telewizja satelitarna. Proszę państwa, cóż to, satelitarna dotarła do nas. Jest. Telefony. Teraz mamy komórkowe, przecież dawno to już jest. A takie życzenia przecież nawet na dany czas nierealne mogą stać się naprawdę realne. Zachęcam do działania, do sięgania dalej, wyżej, bardziej, no, niż my. Czyli apel do młodych, młodych siła. Do młodych, no tak. Młodzi, liczymy na was. Bo tylko dzięki młodym mogą w gminie Chełmża powstawać nowe organizacje pozarządowe, na których tak naprawdę opiera się i buduje społeczeństwo obywatelskie. Akurat jeszcze tutaj dodam, że pan przewodniczący, pan Janusz Iwański, też był współtwórcą tutejszego stowarzyszenia, które prowadziło przez wiele długich lat małą szkołę. 19. 19 lat, proszę państwa. Potrzeba nam młodych następców. Wszystkiego dobrego, kochani. Dziękuję bardzo. Do działania.